Witajcie, tu Xil Moon. Znów jestem spóźniona z filmem, ale moi kochani, pomijmy ten fakt i zaczynajmy. Chciałabym zrobić taki krótki filmik podsumowujący kolonie na nami, na których byłam. Byłam dokładnie na tych, które odbywały się w Ustce, bodajże zaczynały się pod koniec czerwca i trwały do początku lipca. Zacznę od tego, jacy byli ludzie, ponieważ to tak naprawdę często jest zaznaczona jako najważniejsza rzecz. I ja, jako iż jestem introwertykiem, myślę, że opis dałam radę przeżyć z ludźmi wystarczy do zrozumienia, że nie było źle, mimo że było bardzo dużo osób młodych w wieku 10 czy 12 lat i po prostu wiele z tych osób było takimi, wiecie, fankami, że cały czas obkrążały nami. Mimo to znalazły się osoby również ze starszej grupy wiekowej, takiej jak ja, gdzie po prostu traktowaliśmy ją jak taki mniejszy autorytet człowieka, który coś fajnego tworzy. Cóż, nad nami, tak jak w internecie, tak i w rzeczywistości, byłam mega pozytywną osobą, co zaskakujące jakoś aż tak bardzo mnie to nie przytłoczyło i dzieliła się tą swoją pozytywną energią z każdym uczestnikiem kolonii. Chociaż muszę przyznać, że bardzo ciężko było się dobić do niej, kiedy wszyscy otaczali ją w koło i cały czas coś do niej mówili, lecz inicjatywa, którą ona wymyśliła, była mega niesamowita. Mianowicie wpadła na pomysł, by chodzić po domkach i porozmawiać z każdym oddzielnie, z każdym domkiem oddzielnie, po prostu w takich bardziej kameralnych warunkach. To było naprawdę mega pomysłem, ponieważ się sprawdziło, wszyscy mogli z nią bezpiecznie porozmawiać bez jakichś problemów, że ktoś im przerwie. Bardzo dobrze to działało swoją drogą i szanuję na mnie za ten pomysł. Ale żeby nie było, że moja mroczna osoba mówi tylko o samych pozytywnych i słodkich rzeczach, a to dość rzadko się przecież zdarza, to powiemy sobie o minusach, a mianowicie rozplanowanie całych kolonii. A rozplanowanie to był jeden wielki chaos. Nie mieliśmy pojęcia, kiedy wyjedziemy na wycieczkę, chociaż to bardziej zależało od tego, kiedy na nami pojedzie, ponieważ była tam 3 lub 4 dni, niestety nie mogła być przez całe kolonie. Ale to jeszcze nie koniec. Dieta wegetariańska, cóż, mimo że na nami z wegetarianką i jest to dość znany fakt, co do diety wegetariańskiej, żeby dogadać się, czy jest ona w ogóle dostępna, było ciężko. Dzwonienie tam, dopytywanie się co jakiś czas. Na szczęście okazało się, że owszem, dieta jest, jednak trzeba dopłacić. Zdecydowałam się na dopłacenie, żeby nie głodować. I cóż, rozpętał się chaos, ponieważ nie wszyscy wiedzieli, że trzeba płacić, ponieważ nie każdy dzwonił tam po parę razy, by się upewnić, jak to wygląda. I niektórzy w kolonie spędzili na zupkach chińskich oraz jakichś pobocznych zapiekankach, a to do najzdrowszych mi nie należało. I kochani, najśmieszniejszy rzecz, co najmniej raz, bo chyba były dwa takie przypadki, dostałam mięso. I była to zupa z mięsem w środku. Ja po prostu już nie miałam słów. Niestety minus też, że dodatkowe wycieczki, za które się dopłacało, nie każdy miał wykupione, ponieważ niektórzy przyjechali tylko i wyłącznie dla nanami i resztę kolonii spędzili łażąc na plażę w Ustce, gdzie o cień było dość ciężko. Ja na przykład jako wampirek nie wytrzymałabym tam. Na szczęście byłam na wycieczkach. Tak, i jeszcze słynna sprawa Toma Malcolma. Jest to osoba publiczna, więc nie będę poruszała tego jakoś super specjalnie, ale tak w skrócie sprawa wyglądała tak, że Tom Malcolm był gdzieś jakimś podopiecznym obok i zachowywał się czasem dość dziwacznie. Wiele osób z kolei zaczęło się go bać i w przedostatni dzień został wyrzucony. A na nami przepraszała za zaistniałą sytuację. Jednak tego tematu nie będziemy ruszać, moi kochani, ponieważ nie mam zamiaru rozpętywać od wszelkiego jakieś gówno bólu. Podsumowując, myślę, że warto pojechać na kolonię, jednak mam nadzieję, że w następnym roku rozplanowanie będzie lepsze. Z tego miejsca również chciałabym pozdrowić osoby z kolonii, a myślę, że znajdą się osoby z kolonii, które to oglądają, więc pozdrawiam was serdecznie, pozdrawiam mój pokój, który nie fankował przesadnie. I to tyle. Do usłyszenia, moje gwiazdeczki.